sport elitarny. Jak najbardziej, to samo i w Polsce. Zawodnik, który jest w kadrze, który rokuje nadzieję, młody zawodnik, dostaje sprzęt z Polskiego Związku Żwiarstwa Figurowego. Żeby jego dziecko również jeździło na tak dobrym sprzęcie, musi ten sprzęt kupować za granicą. Jest to naprawdę bardzo drogie. Para butów wyczynowych, to są buty austriackie firmy Wifa, kosztuje w granicach 300 dolarów. Same płozy, które się przykręca do tych butów, kosztują w granicach w tej chwili 200 dolarów. Jeżeli my sięgamy trochę wyżej, nie zasklepiamy się w danej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy. My zawsze musimy robić pewne rzeczy na wyrost. W Bytomiu uruchomiono czwarte już na Śląsku sztuczne lodowisko. Wynik czynu społecznego mieszkańców tego miasta. Każdy, kto ma łyżwy i ochotę, może się tu ślizgać za niewielką opłatą nawet przez cały dzień. Choć mroźna, ale demokracja. Inaczej w Warszawie. Z torwaru zrobiono tutaj coś w rodzaju delikatesów. Kto nie ma chodów, musi stać i czekać. Lodową taflę okupują od rana do nocy kluby, koła, związki i zrzeszenia. Od czasu do czasu, jak z łaski, godzinka dla zwykłych ludzi. Jeżdżą jak łamagi, cieszą się nie wiadomo z czego i tylko psują lód. Ślizgawki im się zachciało. Niezrzeszona cywilbanda.